Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miała uroczysty charakter. To za sprawą nadania nazw dwóm ulicom w mieście nazwiskami osób znanych w Ostrowcu i regionie świętokrzyskim. Jedną z tych osób wiele z nas znało osobiście. Szanowało jako człowieka o wielkim sercu, człowieka, który miał niewątpliwie również wpływ na rozwój gospodarczy naszego miasta. Mowa o Andrzeju Biesiadzie, przedsiębiorcy, który w Ostrowcu Świętokrzyskim sukcesywnie nabywał grunty pod nowe inwestycje. Przez lata hojnie wspierał wszelkie organizacje działające na terenie miasta. Za działalność charytatywną został odznaczony kilkoma krzyżami zasługi. Andrzej Biesiada zmarł 12 czerwca 2017 roku. Decyzją Rady Miasta droga wewnętrzna, znajdująca się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wychodząca od ulicy Jana Kilińskiego w kierunku północnym, od teraz będzie nosić nazwę Andrzeja Biesiady. Jako prezes firmy Signal, założonej przez mojego tatę Andrzeja Biesiadę, chciałem zadeklarować, że będziemy dalej wspierać nasze rodzinne miasto, Ostrowiec Świętokrzyski. Dziękuję radnym z dzisiejszej sesji, którzy przyjęli uchwałę, nadając nazwę drodze imieniem mojego ojca Andrzeja Biesiady. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Jeden głos radnego Marcina Marca był wstrzymujący się od podjęcia takiej decyzji. Pan Andrzej bez wątpienia miał wielkie tutaj zasługi dla miasta, zwłaszcza w sferze gospodarczej. Jest to, co dokonał w działalności gospodarczej, to bez wątpienia bardzo dobry przykład prowadzenia biznesu. No niemniej jednak uważam, że sprawa jest na tyle delikatna, że trudno się o tym oczywiście mówi. No niemniej jednak rok i niespełna kilka miesięcy po śmierci to trochę za krótki okres, by móc decydować o tego typu sprawach, jak nadanie nazwy ulicy czyimś imieniem. Drugą przegłosowaną uchwałą było nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego imieniem Jana Piwnika Ponurego. Ulica położona jest w ciągu komunikacyjnym od zbiegu ulicy Jana Samsonowicza i ulicy Mostowej w kierunku południowym do granic administracyjnych miasta. Za taką decyzję podziękowała osobiście w imieniu swoim i rodziny bratanica Jana Piwnika. Chciałam również przekazać podziękowania i honor od mojej rodziny, od mojej siostry ciotecznego rodzeństwa, które nie mogło tutaj dzisiaj przyjechać ze mną, ale jest z nami myślami. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję jeszcze raz. Ponury to postać wyjątkowo zasłużona dla naszego regionu. Na Kielecczyźnie był jednym z najsłynniejszych dowódców. Z propozycją nadania nazwy Jana Piwnika Ponurego jednej z ulic na terenie miasta wystąpili członkowie klubu Gazety Polskiej. Bardzo się cieszę, że doczekaliśmy momentu, w którym Jan Piwnik Ponury został w Ostrowcu doceniony i uhonorowany ulicą, nazwą ulicy. Jestem tym bardziej zadowolony, że byłem współautorem takiej petycji wspólnie z moimi kolegami i koleżankami z klubu Gazety Polskiej, którą złożyliśmy na ręce przewodniczącej miasta już w 2016 roku. I to bardzo dobrze, bo przywracamy pamięć o tych bohaterach, którzy walczyli właśnie o wolność naszej ojczyzny, i to są bohaterowie ci nasi lokalni, którzy właśnie na tej ziemi ostrowieckiej walczyli i działali. Jak podkreśla Karol Wójcik, nauczyciel historii, młodzież o lokalnych patriotach, osobach zasłużonych chce zgłębiać swoją wiedzę. Taka historia jest dla uczniów ciekawsza, dlatego że oni tutaj mieszkają, są zżyci z tym miejscem, tym chętniej poznają historię właśnie bohaterów, którzy tutaj żyli, którzy kiedyś mogliby być ich rówieśnikami. Tablice z nazwami nowych ulic w mieście już zostały zamontowane. Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.